Okrągłe, bo 50. urodziny obchodziła w miniony weekend Szkoła Podstawowa nr 5 w Chrzanowie. Na uroczystości zorganizowanej z tej okazji zjawili się zaproszeni goście, nauczyciele i uczniowie oraz absolwenci. Po mszy świętej rozpoczynającej jubileusz wszyscy przeszli w barwnym korowodzie do szkoły. Dla wielu obecnych była to pierwsza wizyta w tej szkole po kilkudziesięciu latach. SKOK-u się wkręci, tym bardziej, że ja wyjechałam stąd i 30 ponad lat nie mieszkam w Chrzanowie. Wzruszeń tego dnia nie zabrakło. W końcu 50 lat życia tej szkoły to także lata życia jej uczniów i nauczycieli. Podczas uroczystości dyrektorka Monika Doległo-Furgo wspomniała m.in. o tych, dzięki którym piątka powstała. Swoją działalność szkoła rozpoczęła 3 września 1963 roku. Dzięki staraniom i oferności załogi Fabryki Lokomotyw w Chrzanowie oraz powołanego Społecznego Komitetu Budowy Szkoły Tysiąclecia. Potem także placówka była blisko związana z działającym nieopodal zakładem Fablok. Na teren Chrzanowa ta szkoła promieniowała. Była to szkoła fablokowska. Fablok wtedy bardzo nam pomagał. Pomagał nam w organizowaniu różnego rodzaju wieczornic, różnego rodzaju wyjazdów. Na uroczystości pojawiły się nauczycielki, które wchodziły w skład pierwszego grona pedagogicznego uczącego w tej szkole. Ja pamiętam, jak było wmurowanie kamienia węgielnego pod fundament tej szkoły. Byłam z klasą, wtedy moja była pierwsza klasa, pani Kosowska miała wtedy drugą klasę. Dziś szkoła tętni życiem. Przykładem tego był program przygotowany z okazji jubileuszu. Goście oklaskiwali zarówno występy artystyczne, jak i scenki rodzajowe, czy prezentacje muzyczne. Było kolorowo, wesoło i przede wszystkim ciekawie. Także dla tych, którzy mogli powspominać czasy, gdy sami występowali w tej szkole podczas różnych akademii i uroczystości, ale także po prostu miło spędzali tu czas. Takie wspomnienia ma m.in. poseł Tadeusz Arkit, który jest absolwentem tej szkoły, czy Henryk Banach, przedstawiciel drugiego rocznika uczniów, którzy rozpoczęli naukę w piątce. Chcę się wracać, bo po prostu szkoła jest bardzo środowiskowa i wszyscy, którzy tutaj chodzili do szkoły, mieszkają w jednym miejscu, wspólnie się spotykali nie tylko na terenie szkoły, spotykali się także na różnych zajęciach poza szkołą. Bardzo prężnie działało tutaj w dawnych czasach harcerstwo, szczep Fablok, to jest tradycja, o której no, ci, którzy tutaj są, a widzę dużo osób, to wszyscy są związani właśnie też z harcerstwem. I wspomnienia, miłe wspomnienia. Harcerzy pojawili się także na 50-leciu szkoły, zapraszając do wspólnej zabawy. Wszyscy zgodnie podkreślali, że piątka zawsze miała świetną atmosferę. Pracowało nam się bardzo dobrze. Ja bardzo dobrze wspominam tą szkołę. Bardzo dobrze i uczniów, i dzieci, i rodziców. Wie pani, rodzice byli wspaniali. O wyjątkowości tej placówki zdecydowały nie mury i miejsce, ale właśnie ludzie. Wielu z nich już nie ma. W trakcie obchodów uczczono ich pamięć minutą ciszy. Powróciły także wspomnienia. Chciałabym wspomnieć o wspaniałych dwóch osobach związanych z tą szkołą. Było to małżeństwo Szkarłatów. On był kierownikiem bardzo wymagającym. Potem będąc w liceum zrozumiałam, że słusznie, bardzo wymagał. Jego żona zajmowała się biblioteką, śpiewem, prowadziła częściowo sekretariat, bo nie od razu wszystko było. W tej sentymentalnej podróży w przeszłość pomagały pamiątki, które wyeksponowano w poszczególnych klasach lekcyjnych. W salach zaprezentowano zdjęcia, pomoce szkolne, dokumenty związane z kolejnymi dekadami z życia szkoły. Jej historię przypominała także jubileuszowa publikacja. A kolejny okrągły jubileusz za 10 lat. Czego można życzyć jej pracownikom i kolejnym pokoleniom uczniów? Wszelkich sukcesów dla uczniów tej szkoły i nauczycieli. I żeby dzieciaki z tej szkoły wychodziły na najwyższe podium, że tak powiem. Chciały tutaj wracać tak jak państwo? No na pewno. Myślę, że tak. Tu jest taki klimat, że młodzież i później dorośli chcą tutaj wracać. Dodajmy, że na 50. urodziny chrzanowska piątka przeszła lifting. Odnowiono sale lekcyjne i elewację budynku.